Czwarta Myśliborska Majówka już za nami. Było wesoło, sportowo, muzycznie i tajemniczo. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Mogły lepić w glinie, bawić się w paleontologów, mogły też malować salamandry, a wszystko to na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej, właśnie Salamandra w Myśliborzu. Policjanci znakowali rowery, dali pokaz tresury psa. Zespoły ludowe zaprezentowały się na plenerowej scenie. Pokaz sprzętu strażackiego i ratownictwa zaprezentowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszowicach. Wśród wielu warsztatów przygotowanych dla najmłodszych były zajęcia plastyczne, lepienie z gliny oraz poznawanie historii ziemi. Warsztaty, podczas których dzieci miały możliwość zapoznania się z prawdziwymi skamieniałościami. Bawiliśmy się w odkrywców paleontologów, a zabawa polegała na tym, że w takich kulach piaskowo-gipsowych ukryte były prawdziwe skamieniałości sprzed milionów lat i dzieci przy pomocy młotka, dłuta właśnie musiały ją wydobyć. Po wydobyciu rozpoznawały, zapisywały sobie, że na przykład był to belemnit, który miał 160 milionów lat lub amonit. Zapisywały, chowały do torebeczki, zabierały do domu na pamiątkę. To była pierwsza część zabawy. Druga część zabawy to ozdabianie dinozaurów i amonitów gipsowych. I tutaj, co fantazja podpowiedziała, czyli twórcza zabawa, kreatywne malowanie i w ten sposób zapoznaliśmy się z tematem paleontologii i skamieniałości sprzed milionów lat. Odwiedzając Myśliborz, warto odwiedzić Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra, a w nim Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Największą liczbę stanowią bociany w tej chwili. Jest ich ponad 10, z tym, że zimowało około 17. 7 zostało wypuszczonych na wolność wczesną wiosną zaraz. Drugą taką liczną, dość liczną rodzinę stanowią myszołowy. Razem są z bocianami, tak się po prostu żyły, że są razem. I mniejsze, bardziej kontuzjowane są w wolierach mniejszych. Rezerwat przyrody schronioną paprocią językiem zwyczajnym, bogactwo fauny i flory, miejsca wypoczynkowe na Słonecznej Polanie to atrakcje, które wylicza sołtys Myśliborza Tadeusz Chałupka. Do Myśliborza powinno się przyjeżdżać, ponieważ jest to najpiękniejsze miejsce w gminie Paszowice. Jest to produkt numer jeden. Ma potężny potencjał. Turystów jest tu coraz więcej. Dzisiaj w takim święcie jak 1 majówce jest około 600 samochodów. Ilu turystów? Nie wiem. Razy to 4. Także zapraszamy zawsze do Myśliborza zwiedzać Polanę Słoneczną, Park Krajobrazowy, no i Salamandrę.